Witam wszystkich na mojej wyprawie fotograficznej. Pogoda mnie dzisiaj nie rozpieszcza, co zresztą widzicie. Miałem chwilowy, fajny wschód słońca. Oczywiście udało mi się go uwiecznić, żeby nie było. Jestem w miejscowości Rędzin. Troszeczkę inną trasę obrałem, bo jednak tam, gdzie byłem ostatnio, no nie udało mi się tam sfotografować ciekawego. Być może dzisiaj byłoby coś lepiej. W każdym bądź razie dzisiaj z rana widziałem, jak pasły się na łące trzy sarny. Sfotografowałem je, choć nie powiem, jakoś zapewne nie będzie zaskakujące z tego względu, że było mega ciemno i jednak musiałem autofokus ustawiać manualnie przy 2000 ISO, więc zobaczę, jak to w postprodukcji będzie wyglądało. Póki co idę sobie w tamtą stronę. Sfotografowałem dzisiaj jeszcze fajnego ptaka. Generalnie jeszcze nie wiem, jaki to gatunek jest. Wczesnym rankiem zajadał sobie coś tam na drodze. Musiałem się troszeczkę zniżyć do jego perspektywy, żeby kadr był troszeczkę ciekawszy. Wieje dzisiaj. Nie wiem, jak to na wideo będzie, ale troszeczkę wieje, więc myślę, że będziecie mieć jakieś tam szumy. Niestety jeszcze nie nabyłem odpowiedniego mikrofonu. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie się to zmieni. Zobaczę. Idąc do przodu, zauważyłem małe stado przez lornetkę kozłów i saren. Mam dziś strasznie niekorzystny wiatr i myślę, że nie uda mi się sfotografować tej zwierzyny tak, jakbym chciał. Coś wspaniałego, mówią. Siedzą sobie w trawce trzy sarenki, sobie jedzą tą trawkę. Nic im nie przeszkadza. Fajna sprawa. Mam nadzieję, że nie będzie padało i będę mógł normalnie nagrywać. Póki co sarenki zostawię w spokoju i pójdę troszeczkę dalej, by mieć troszeczkę większy, czysty plan. Okej. Idę dalej.
zimno zrobiło. Jak widzicie, musiałem użyć dziś schronienia, mianowicie jest to ambona, która się akurat znajdowała w pobliżu. Troszeczkę się rozpadało i musiałem po prostu zapobiec, by nie przemoknąć. Mam dosyć dużo ciuchu na sobie, więc nie byłoby mi to groźne, ale mimo wszystko jednak mam jeszcze troszeczkę czasu, więc chciałbym jeszcze pochodzić i muszę przeczekać ten deszcz. Zobaczę jeszcze, czy po tej mrzawce wyjdą jeszcze jakieś zwierzęta. Może uda mi się coś sfotografować. Póki co mam nietypowego ptaszka, nie wiem jeszcze jaki to jest, jak już wcześniej wam wspominałem. Mam kilka saryn. Udało mi się jeszcze sfotografować dzisiaj kozła żadnego. Mam nadzieję, że jeszcze wyjdzie z tych krzaczorów. Póki co siedzę w ambonie, jem szybkie śniadanie, napój i obserwacja lornetką, żebym wiedział, w którym kierunku mniej więcej zmierzać, kiedy ta zwierzyna wyjdzie. Jeszcze dziś postanowiłem wziąć ze sobą moją starą, dobrą, poczciwą Sigmę 70-200 z światłem 2.8, ponieważ ostatnim razem, jak byłem, moja nowa Sigma 150-600 jest jednak troszeczkę ciemna przy świetle 5-6-3, to ciężko zrobić dobre zdjęcie nawet przy stabilizacji, więc musiałem wziąć dzisiaj ze sobą właśnie tą oto Sigmę 70-200. Użyłem jej do sfotografowania tego małego ptaszka. Zobaczycie, jak to zdjęcie będzie wyglądało. Czekam cierpliwie, aż wypatrzę jakąś zwierzynę i będę podążał w jej kierunku, by ją sfotografować i nagrać dla was ich zachowanie. Zwierzyna nie wychodzi, to trzeba ją poszukać. Pierwsza klasa. Zobaczymy, czy mi to wynagrodzi. W momencie, kiedy zszedłem z ambony, jeszcze nie napotkałem nic konkretnego. Był wyszołów. Bażant gdzieś tam sobie frunął.
Idę jeszcze przejść się przez pewien staw na rędzinie. Karimatę rozsiele i mam nadzieję, że tam może coś ciekawego spotkam. Niestety, jak do tej pory, jak widać, to tylko śmieci zastałem. Bardzo nieładnie, że tak ludzie robią. Zobaczcie sami. Istny śmietnik. Katastrofa. Więc tak. Ja sobie tutaj, że tak powiem, jakoś ogarnę miejscówkę. Posiedzę parę minut. Może nawet do godziny, jeżeli jakieś ptactwo tutaj przyfrunie. I zobaczymy. Być może mi się zdawało, ale prawdopodobnie słyszałem zimorodka. Jakiś taki dziwny pisk był. Za chwilę się rozłożę i zobaczę. Poobserwuję troszeczkę te mini jeziorko. Więc tak. Niestety nad tym pięknym jeziorkiem nie udało mi się nic ciekawego zauważyć. Nie wiem, może już tu nie jest ta pora. W każdym bądź razie dzisiejszy dzień myślę, że jest udany. Myślę, że udany, zważywszy na to, że mam parę fajnych zdjęć, które będę musiał oglądnąć, jak wrócę do domu. No nie zawiodłem się na rędzinie. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz tutaj wrócę. A kto wie, czy nie za tydzień. Dobra. Więc zwijam zabawki. I wiadomo, standardowa procedura. Jeśli podobają Ci się moje filmy, daj subskrypcję. Zostaw komentarz. Tam jest taki dzwoneczek, jakbyś nie wiedział. Po kliknięciu jego w YouTube powiadomi Ciebie o moich nowych filmach, więc fajnie by było mieć Was coraz więcej. Trzymajcie się i do za tydzień.